Witajcie widzowie, dzisiaj, no nie wiem, weźcie chociaż nie, nie ten, jak oglądacie ten film za rok czy coś takiego. Ci mamy 6 luty 2022, to nie bijcie mnie, że on się wam wyświetlił. On pewnie nie jest aktualny. Aktualność tego filmu nie wiem ile będzie, ale. Dla osób, które oglądają go dziś, mam nadzieję, że się komukolwiek w czymkolwiek przyda. Mam nadzieję, że nie będzie szkodliwy. Mam nadzieję, że też będzie on jedynie odzwierciedleniem tego, co ja zrobiłem, a nie będziecie się w tym głupio sugerować i robić i powtarzać mnie. Jak wiecie, znam trochę skrzynię pryzmatu 2. I tak się składa, że uwaga, uwaga. Udało mi się na niej poniekąd zarobić, pomimo tego, że z wykresu nie wynika, żeby dało się na niej zarobić. I teraz już tłumaczę, jak to się wydarzyło. Ogólnie rzecz biorąc, ilość skrzyń pryzmatu, jaka schodzi dziennie, jest tak duża, że praktycznie nie da się, jakby, no pokażę wam. Patrzcie, 93 tysiące niby, no ale to nie wiem, jakiś nieprawda i dawno temu. Ich schodzi w ogóle nie wiem, jest pewnie dużo, dużo wycofywanych od ludzi, i w ogóle ich jest tak wiele. Tak w ogóle taka makabryczna ilość, że jest gigantyczna rotacja w cenie po prostu. I ja wziąłem, zrobiłem sobie zlecenie kupna za 14 groszy, i tak się składa, że udało mi się kupić. Te skrzynie, ponieważ to, co jest ciekawe w tych skrzyniach, zobaczcie sobie na ten schodek. Jeżeli uważacie, że ta skrzynia może kosztować 13 groszy, no to pewnie może, ale w momencie, kiedy ona by kosztowała 13 groszy, nagle no taki sam schodek zrobiłby się na 12 groszach i praktycznie wasze, tak jakby szanse na to, że kupując ją za 14 groszy, stracicie są niewielkie. No, także tak ta, ta wygląda w tym momencie wykres tej ceny. Za to, jeżeli ona, jeżeli udałoby wam się ją kupić za 14 groszy, to możecie ją od razu sprzedać za 17 groszy, gdzie rotacja jest tak samo duża, przy czym zauważcie, że za 17 groszy tych zleceń jest mniej, a rotacja dalej zostaje ta sama, czyli po prostu da radę za tyle te skrzynie kupić, w sensie sprzedać. Kupić da się za 14, sprzedać da się za 17. Co z tego wychodzi? Wychodzi z tego to, że macie 1 grosz na plusie. Jeżeli potencjalnie kupilibyście takich skrzyni 10 tysięcy lub 30 tysięcy, wtedy wychodzi Wam 100 zł za 10 tysięcy skrzyń lub 300 zł za 30 tysięcy skrzyń. Licząc cenę skrzyni, jest to 14 groszy. 1000 skrzyni na dziś dzień kosztuje 140 zł. I jeżeli chodzi o rentowność tej inwestycji, to jest to y, bodajże 14 groszy wydane, 1 grosz. Jest to kilka procent. Bodajże. Nie policzyłem teraz. Sorry. Ale jest to kilka procent. Ogólnie. Nie no, spróbuję to policzyć. Yy, to jest około 6,5. Tak w głowie licząc, mam nadzieję, że się jakoś nie przestrzeliłem. To jest 6,5% w skali jednego dnia. Przy większych kwotach najprawdopodobniej po prostu taka kwota robi tam różnicę. Powiedzmy, że przy inwestowaniu 2000 zł, 6% to jest 120 zł, więc jest to już taka kwota, która jest całkiem spokojniówką, jak na. Tylko kupienie kilku skrzynek. Przy czym ja, ja tylko mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o to, że zrobiłem coś takiego. Jakoś nie, nie chcę mi się zachęcać do naśladowania tego, ponieważ wahania cenowe mają to, że bardzo szybko potrafią się wykoleić albo w jedną, albo w drugą stronę. Też wydaje mi się, że jest ma mikro szansa na to, że się wykolei w tą, której my byśmy bardzo nie chcieli, czyli w dół, ponieważ dolne granice tej, tej skrzyni już były. Jednakowo też z, z bardzo chciałbym zniechęcić, aczkolwiek nie zabronić, kupowania tej skrzyni za 15 groszy, gdyż wydaje mi się, że są teraz schodki, które są skrajnie nieatrakcyjne dla tego typu inwestycji, i te 14 groszy raczej jest lepszym schodkiem. Gdzie warto gdzieś tam pakować swój kapitał A jeżeli chodzi o dłuższe perspektywy na tę skrzynię To wydaje mi się, że jakieś są Ale będziemy musieli poczekać Także taki szybki film, który miałby pokazać Taki trik Może ktoś się skorzysta Mam nadzieję, że Przepatrzycie to sami Weźmiecie to na własny użytek I zrobicie to Tak jakby po swojemu Do usłyszenia